Witajcie w kolejnym odcinku. W tym odcinku porozmawiamy o parametrze zwanym REST. Pamiętajcie oczywiście o łapce w górze, subskrypcji, a my już przechodzimy do odcinka. Parametr REST, już Wam pokazuję go na ekranie, generalnie wygląda on w taki sposób, że to są trzy kropeczki. Teraz Wam nic nie powie, natomiast zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Pozwala on funkcji traktować nieskończoną liczbę argumentów jako tablicę. Co to w praktyce oznacza? Że kiedy do funkcji przekażecie wiele parametrów, to w danej funkcji są one zbite w tablicę. Już Wam pokazuję na przykładzie. Tworzymy sobie funkcję, czyli function pokaż tablicę, albo po prostu pokaż. Dajmy po angielsku, żeby nikt się nie przyczepił. Show. Niech ona przyjmie parametr argument 1. Pokażmy go sobie, czyli console.log. Wywołajmy tu funkcję, czyli show. I podajmy tutaj, załóżmy, wartość 1. Kiedy to odświeżymy, została nam pokazana wartość 1. Natomiast co kiedy dodamy drugi parametr, czyli 2? Odświeżymy to i dalej pokazuje nam się tylko jedynka, ponieważ tutaj uwzględniliśmy argument numer 1. Ale co, jeśli dodamy tutaj rest parametr, czyli 3 kropki? W tym przypadku możemy tutaj wpisać nieskończoną ilość argumentów, a wtedy tutaj pokaże nam się tablica właśnie z tych elementów. Co jeszcze warto nadmienić, to ten rest parametr działa też w drugą stronę. Z drugą stronę wygląda to w następujący sposób, że kiedy tutaj wywołamy sobie drugiego console.loga i na tym parametrze, czyli tak naprawdę teraz na tablicy, ponieważ kiedy przekazujemy te znaki, to tutaj tworzy nam się tablica, więc tutaj na tej tablicy znowu wywołujemy nasz rest operator. Teraz w tym przypadku nazywa się to split operator. Chyba tak mi się wydaje, nie chcę pomylić. Natomiast jest rest oraz split operator. No i ten split operator, jeżeli używamy go na tablicy, pokaże nam po prostu te parametry nie w tablicy. Pokażemy sobie to teraz i jak zobaczycie, mamy tablicę, a potem mamy to rozdzielone. W tym odcinku tyle. Wielkie dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Cześć i przechodzimy już do następnego odcinka.